Rozpoczął się w poniedziałek, a zakończył dziś, 12. Międzynarodowy Plener Rzeźbiarzy w Górkach Wielkich. W tegorocznej edycji wzięło udział 11 rzeźbiarzy. Wydarzenie to ma już swoich stałych bywalców. Po 4 dniach powstały te oto dzieła, a to rzeźba, która otrzymała w tym roku najwięcej głosów. Praca Piotra Kusza, niewidomego uczestnika spod Warszawy. Warto dodać, iż w tym plenerze nie ma przegranych. Każdy rzeźbiarz otrzymuje nagrodę finansową. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego o x.pl Marta Szymik-Telesz.